W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Aha, przepraszam. Panie przewodniczący, a mamy wiedzę, ile rezerwa na chwilę obecną wynosi? Na który? Na rok 2012 wynosi 0 zł. Ostatnie środki, można powiedzieć, były w ramach tutaj tej dzisiejszej uchwały, którą została podjęta, o której tyle dyskutowaliśmy, właśnie przekazana dla samobilansującej szkoły 117, no to są ostatnie środki priorytetowe, także na dzisiaj wynosi 0, niestety. Bardzo proszę. Ja w kwestiach wolnych wniosków, jeżeli tak jest, oczywiście, tak jak powiedziałem, przychodzimy. Trzy sprawy chciałem króciutko poruszyć. Po pierwsze, czy pan przewodniczący może nam przedstawić gości, bo dzisiaj ja nie dosłyszałem, panie przemiłe, są od początku naszych dzisiejszych oprac, nagrywają, widzę, że identyfikują twarze ze zdjęciami, więc chcielibyśmy wiedzieć, skąd panie przybyły, jeżeli można. Druga sprawa jest taka. Dzisiaj padło kilka propozycji dżentelmeńskich umów na rok przyszły, żebyśmy pamiętali o tych środkach. Ja chcę tylko państwu przypomnieć, bo zapewne wiemy wszyscy albo nie wiemy, że rok przyszły budżetowy będzie rokiem bardzo trudnym. I już teraz przychodzą pisma do rad dzielnic o zmniejszające środki, powierzone zadania i priorytety. Więc miejmy też na uwadze, że jeżeli mówimy dzisiaj, 18 września o kwocie jakieś 10 tysięcy, to w przyszłym roku ta kwota nie będzie już 10 tysięcy, tylko będzie 6, prawda? Więc te umowy dżentelmeńskie musimy też o te procenty zweryfikować. Tutaj patrzę na przewodniczących poszczególnych komisji, bo już takie deklaracje słyszeliśmy, prawda? A widzimy, ja widzę po swojej komisji, państwo po swojej, że już nie mamy w komisjach 100 tysięcy, tylko 80, a jeszcze będą przychodzić kolejne pewnie pisma. To jest druga uwaga. I trzecia uwaga jest taka, że też powinniśmy mieć z tyłu głowy, że w tym roku zadania, które dziś podjęliśmy i będziemy podejmować na następnej sesji, w dużej części mogą nie być zrealizowane, bo już skarbnik przygotował i wystosował pisma do jednostek miejskich miasta Krakowa, do dzielnic pewnie za chwilę dojdą, że wszystkie inwestycje tegoroczne, których umowy zostały niepodpisane z wykonawcami, będą przechodzić przez sito skarbnika i muszą akceptację mieć bezpośredniego kierownika pionu, czyli w przypadku inwestycji tych naszych głównie to będzie prezydent pani Ochońska lub pan prezydent Szmiel, więc miejmy świadomość, że niestety te środki mogą być nie w pełni zrealizowane. Oby nie, ale taką mam. Ja może tutaj w nawiązaniu do słów pana radnego dodam, że właśnie o tym obniżeniu można powiedzieć, że już ono nastąpiło, bo na przyszły rok z priorytetów no to mamy po prostu obniżenie do kwoty 470 tysięcy złotych na całe priorytety, prawda? Na wszystkie zadania priorytetowe, czyli no jest to bardzo duży, można powiedzieć, ubytek środków finansowych. Także musimy się z tym liczyć, około 15%. No wszystkie dzielnice mają mniej więcej obniżenie tych właśnie w ramach zadań priorytetowych, więc no jest to bardzo bolesne. No i też chciałem tutaj nadmienić, do czego jakby pan przewodniczący mnie też jakby tutaj uprawnił, że no być może będzie właśnie zwołana sesja nadzwyczajna poświęcona tylko i wyłącznie zadaniom priorytetowym na rok przyszły. No ze względu na tą dramatyczną, już można powiedzieć szczerze, dramatyczną sytuację finansową miasta, no która jakby tutaj w naturalny, oczywisty sposób również dotyka wszystkich dzielnic. Także to na gości. Jeśli chodzi właśnie o naszych tutaj gości, to przepraszam, w zasadzie powinienem o tym zacząć, ale środki finansowe jakby tutaj nas tak bardzo determinują, że jakby to się tak nasunęło w sposób naturalny, więc ja może przedstawię, panie są tutaj z Instytutu Stefana Batorego i ja może... Stańszyka, tak? Dobrze, to ja może oddaję panią głos i bardzo proszę o... Specjalnym narzędziem monitorujemy obecność radnych i aktywność, przebieg samej rady, bo właśnie tego właśnie nagrywamy, będzie to udostępniane dla wyborców. I tak samo każdego radnego chcemy przybliżyć sylwetkę każdej osoby, dlatego na następnej radzie rozdam państwu ankiety, dobrowolne oczywiście, abyście wypełnili je i te informacje właśnie z sylwetką każdego z państwa będą umieszczone na specjalnej stronie, która będzie udostępniona dla mieszkańców.
No myślę, panie przewodniczący, gdybyśmy słyszeli na początku naszych dzisiejszych obrad, że aktywność będzie tutaj punktowana, to większość razy by się zaktywizowała. Dostali informację taką... Tak, pisemnie, oczywiście. Czy ja może wydać tą wypowiedź, dlaczego się spóźniła? No proszę, uderz syła, no życzę się odezwą. Nie. No słuchamy, Basiu. Czemu to? Znaczy, ja zostałam wyczynią klasy. Brawo! Wybrano opiekunę samorządu, w związku z tym się wszystko złożyło i nie mogłam wyjść z zebrania. To jest pierwsze informacyjne. I wszystko ważne było. I było bardzo ważne, naprawdę. To jest pierwsza klasa, problemów jest tyle za niego. Jasne. To jest moje usprawiedliwienie, że pani starzy, ja sobie przyszłam podpisać listę. Czyli pani u nas będą co miesiąc przez rok? Tak, co miesiąc przez rok. Tutaj jeszcze wniosek o przybliżenie samej fundacji. Fundacja powstała istniała od 2006 roku właśnie projektem, dla którego powstała, było to monitorowanie kampanii wyborczej. W tej chwili zajmujemy się właśnie społeczeństwem obywatelskim, czyli właśnie różnego rodzaju inicjatywami obywatelskimi oraz organizacjami pozarządowymi. W tej chwili prowadzimy różnego rodzaju spotkania, oczywiście bezpłatne dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo prawne też dla tych organizacji, czyli to taka myśl wolnej kultury i społeczeństwa obywatelskiego przyszedł. Ja właśnie myślałam o tym, kto w ogóle założył tą fundację i od strony prawnej i finansowej, kto ją finansuje i czyja to była w ogóle myśl, która została zrealizowana. Ta myśl została założycielami, są między innymi pan Przemysław Krzak i pan Jan Niedoźwiak, są członkowie naszego zarządu. I fundacja w zależności od tego, jaki projekt prowadzi, ma różne finansowania. Ten projekt akurat jest finansowany z fundacji Batorego, tak jak pan przewodniczący. Stąd może taka implikacja. Możliwe dlatego. Poza tym w tej chwili niektóre nasze projekty finansuje między innymi Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Witamy bardzo serdecznie i oczywiście zapraszamy do współpracy. Tak, także dziękuję. Chyba, że tutaj Państwo mają jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości. Chciałem tylko zapytać, czy mamy, będą dwie sesje nadzwyczajne, bo pan Przewodniczący powiedział o jednej, która... Nie, nie, pan Stanisław Dziob wycofał wniosek formalny, który siłą rzeczy nie został w ogóle poddany pod głosowanie, więc ja na razie mówię, tutaj sygnalizuję, że być może będzie taka potrzeba, jeśli chodzi właśnie o zadania priorytetowe, o których wspomniałem, natomiast no, siłą rzeczy ja dzisiaj nie tutaj takich powiedzmy... Nie ma takiej decyzji w związku z tym, tak jak powiedziałem, być może tak to będzie, ale tak jak już powiedziałem, jak przewodniczący zwołamy, to na pewno będą Państwo poinformowani. Bardzo proszę panu. Chciałam, żeby to jest jasne dla Państwa, że te obiekty sportowe, ja chciałam zadać kija, bo rodzisko z wiadomych powodów, ale te obiekty sportowe, sportowo-rekreacyjne, one są... No częściowo na terenie zbiornika, ale w takim zbiornika, bo nie jest tak, że się zmieszczą o. Czyli kolejna sesja, o której mówiłem. Ja słyszałam tak. Mówimy o tych na drożdżowej, tak? No zmniejszenia zbiornika kosztem obiektów sportowych. To przecież to albo się dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie proszę pan Mieczysław Zasuta. W maju zapytałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Spodziewałem się, że przewodniczący komisji na poprzedniej sesji zamknie sprawę kwestii budynku nowy dom. Niestety pan przewodniczący komisji na poprzedniej sesji, ja czekałem, nie odzywał się dwóch członków. 25 czerwca złożyłem pismo do Komisji Rewizyjnej i spodziewałem się, że po prostu na zadane pytania w tym piśmie uzyskam odpowiedź. Niestety, do dzisiaj nie uzyskałem. Mało zaglądam sobie tu kilka dni temu, dobrze bym zaglądał, bo bym dalej nic nie wiedział, do protokołów komisji. I w protokole pisze, że komisja zapoznała się z... Aha, wnioskowane jeszcze było o... żeby to nawet Marek wnioskował o rozliczenie tej imprezy. Rozliczenie to ja sobie wyobrażam tak. Nie, na pewno nie taką kartę. Z kwotą 1500, 2700, to tak po prostu jest
Ja sobie to wyobrażałem, że to jest poważnie, ktoś to potraktuje i dostaniemy tak, fakturę za widowisko dla dzieci na 1000 zł, za malowanie później na 550 zł, za koncert zespołu Telemery 2700, za jedzie baba 250 i wpłatę do zaliczków 500 zł. Tak, dla mnie to rzekowie tej faktury my to dostaniemy do wglądu. To nie jest sprawa tylko jednostkowa, bo ja podejrzewam i podejrzewam, że się chciałbym po prostu wiedzieć, w jaki sposób są te pieniądze wydawane. Czy to jest naprawdę w taki tylko sposób? I mało tego, komisja rewizyjna tutaj pisze tak. Ciężko to rozszyfrować, to jest tak chiński diabolski też. Zapoznała się z rozliczeniem. To jest żadne rozliczenie. Sama pani tu z Domu Kultury mówi, to jest informacja. Znaczy, że rozliczenia nie było żadnego, ale komisja się zapoznała z rozliczeniem. To jest nieprawda. Nie widzi żadnych błędów w rozdysponowaniu. Ja, jak można nie widzieć błędów, bo żadnej faktury po prostu kopii nie dostała. No, ja nie wiem, po prostu, a no nawet podpisu nie ma. Ja żadnej początku nic. Że pani Gwiazda brała udział, pani członek zarządu w tej komisji rewizyjnej i że nie miała wpływu na nic. Ja nie zarzucałem, że tam pani Gwiazda miała jakieś wpływ, czy nie miała. Absolutnie. Przepraszam. Że nie miała związku. I na końcu tego protokołu komisji mniej więcej pisze tak, no to wnioski. Wnioski tej obrady się formułuje tak jakby, że komisja wypatrzyła jakieś gdzieś winy. No i winny jest tak, 12 i komisja informacji. Bo na końcu się formułuje tak. Komisja wnioskuje do zespołu redakcyjnego i komisji informacji i kontaktu z mieszkańcami o bardziej wnikliwą analizę materiału przeznaczonych do druku oraz na stronie internetowej, aby uniknąć w przyszłości. To jest naprawdę, no szkoda, że przewodniczący komisji rewizyjnej, jak to się mówi, poszedł sobie. Bo no to jest nieporozumienie. Ja naprawdę czekam na zamknięcie tej sprawy. Czekam na faktury do wglądu. Czekam na to, co w pierwszych słowach tutaj tego mojego pisałem do komisji. Wnoszę również o ostateczne, na czyj wniosek oraz jak i przez kogo był umotywowany potrzeba tych 5000 na ten festiwal. Po prostu, no kopię. Przecież to ja z tego tu przewodniczącym kiedyś mówił, że każdy mieszkaniec może przyjść, może z dokumenta oglądać. A my nie możemy? Nam się przysyła takie naprawdę ktoś, już do przewodniczący, albo nikt z komisji nie uznał tego, że po prostu na obrazy tutaj. To jest rozliczenie? No pewnie, panie radny, a cóż to jest, jakby pana zdanie? Ja wnioskuję jeszcze raz, żeby to było wyraźnie zapisane. Chciałbym, żeby komisja miała i żeby ja sobie mógł na komisji, do komisji oglądnąć faktury na te kwoty. Tak jak to ta pani napisała. Ja uważam, że te kwoty są spisane z faktur. Tylko na pewno nie są spisane, bo jeszcze nie widziałem, już tyle imprez różnych robiłem, żeby wszędzie było 1000 zł, 550, co do złotówki, nie ma się. To wszystko jest z głowy. Dobrze, jeśli można tutaj do pana słów się odnieść. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawozdanie z domu kultury. To samo następne, tak można powiedzieć, przy okazji już, to już ja teraz dzisiaj wnioskuję z domu. Następną imprezę Dzień Dziecka na Rżące, dzielnicowy Dzień Dziecka. Też chciałbym zobaczyć faktury z tej imprezy. Ja myślę, że sprawozdanie, jeśli chodzi o Dom Kultury Podgórze, który był realizatorem tego wydarzenia, no tutaj do nas przyszło jakby takie całościowe w lipcu, także myślę, że to jest transparentna też informacja. Natomiast jeśli chodzi o pytania do przewodniczącego komisji rewizyjnej, no to akurat nie ma pana radnego. W związku z tym myślę, że komisja rewizyjna, no też jeśli tutaj jest również przedstawiciel komisji rewizyjnej, no to myślę, że na najbliższym posiedzeniu jakoś też się ustosunkuje do tych zapytań. Także tutaj jeśli chodzi o komisję, bo trudno mi się wypowiadać w imieniu komisji rewizyjnej, natomiast no, faktury myślę, że są w Domu Kultury Podgórze, no oczywiście do wglądu, także jeśli pan ma takie życzenie, no to chyba tam może pan się po prostu... No, nie, pan już przesadza. Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, ja pamiętam, bo to był mój wniosek odnosi nie tutaj sprawozdania, co pan przewodniczący Kożuk mówił, tylko prosiłem o rozliczenie. Jest to zapisane, powinno być w protokole, nagrane powinno być, rozliczenie tego. Między sprawozdaniem a rozliczeniem, jeżeli na mój, jako prostego człowieka, jest chyba jakaś różnica. Więc a mówienie, ja poprosiłem, żeby to zostało do nas przesłane, pan przewodniczący Kożuch powiedział, że zostanie to do nas przesłane, to rozliczenie, że będziemy mieć. Do tej pory nie ma tego rozliczenia.
Myślę, skoro przewodniczący się zobowiązał, to ja prześlę. Na sesji było, to nie było tam w kuluarach, gdziekolwiek idzie i na zapleczu, tylko prosiłem o rozliczenie finansowe tej imprezy. Ale mówisz, Marek, o 5000 złotych. Tak, jedynie. Tak, no tutaj kolega mi rzuca wnioskuje, zawnioskował również rozliczenie tej imprezy z fakturowego na rządze. Jeżeli mówimy o tym, to ja nie będę, bo po to ja mam takie prawo i prosić o to, wręcz żądać, żeby to do nas pani przesłała po prostu kopię faktur. Nie jest on żadną tajemnicą i my mamy do tego prawo i obowiązek mamy to po prostu, jeżeli mamy taką potrzebę, skontrolować to. Ja nie będę, panie przewodniczący, jeździł do kogoś, latał sobie tam jak nie, ja tylko stwierdziłem pewien fakt, że na pewno tam są oczywiście do wglądu, więc... Co ja tam mam powiedzieć? Nie, nie, ale nie, przepraszam, ja tego tak powiedziałem, że są na pewno do wglądu, do mógł być, bardzo proszę. Ale ja nic nie mówiłem, żeby ktokolwiek jechał. Dobrze, bardzo proszę tutaj w tej kwestii. Ja tylko chciałam, żeby ten temat był podczas sesji, na której ja byłam nieobecna. Właściwie nie miałam prawa w ogóle głosu, ani możliwości się wypowiedzieć do Państwa, ani odpowiedzieć Panom Radnym na różne zapytania. Jeżeli będzie jakiś problem z fakturami od Pani Koruski, to myślę, że nie będzie problemu, żeby tylko skserować faktury, które są, no bo kopie, rozumiem, muszą być współdzielne. Oryginały muszą być. Oryginały. Panie Radny, ktoś nie rozumie. Tu są kwoty, które na te 5 tysięcy, to na pewno nie współdzielni są te kwoty, tylko w domu kultury powinny być. Tak. Pani tego nie rozumiem. To są pieniądze rady. To są pieniądze rady. Ja tego nie załatwiam. Ja kierownik Centrum Kultury. Nie był wniosek, mój broń Boże, o środki tam jakieś spóźnienia. To informacji było, że tam około 17 czy 20 tysięcy. Natomiast ja tylko wnioskowałem o to, ile na te środki, które rada przeznaczyła. I prosiłem, to już było parę miesięcy temu. Jeżeli mogę, panie przewodniczący. Dobrze, bardzo proszę. Ja się spróbuję do tego odnieść jako członek komisji rewizyjnej, ale rozumiem, że to pytanie było kierowane do przewodniczącego, który organizuje pracę komisji. Tak jest. Myślę, że my jako radni poszczególni, czy też Rada Dzielnicy nie mamy prawnego, formalnego obowiązku żądać, domagać się faktur od realizatora. To jest jakiś precedens, o którym tutaj pan radny być może byłoby to wskazane, ale myślę, że dyrekcja żadnej jednostki nie ma obowiązku nam tych faktur udostępniać. Ani indywidualnie, ani zbiorowo. Pani dyrektor Domu Kultury Podgórze przysłała, moim zdaniem jest to podpisane przez dyrektora, więc jest to wiarygodne, jest to urzędnik bądź co bądź państwowy, przesyła informacje do przyjęcia przez radnych na kwotę 5000 zł, na co było wydatkowane. Było widowisko dla dzieci w kwocie 1000 zł, malowanie w guzik, rozumiem, że był namiot postawiony, bo był rzeczywiście i te twarze można było malować. Koncert dwóch zespołów i zajdź. I jest to kwota 5000 zł. Moim zdaniem jest to wiarygodne. Natomiast jeżeli panowie, czy rada się domaga, to my wszyscy możemy domagać faktur od każdego wykonawcy, który na rzecz dzielnicy wykonuje jakąś usługę. Ale to myślę, zimę, to też powinnam się przedstawić. Słuchajcie, no ale każdy budowa chodnika powinna być do nas faktura spływała. No słuchajcie, no to są jakieś chyba... Może by było dobrze, ja nie mówię, że nie. Ale ja takie... Ja nie przyjmowałam, bo to Dom Kultury przejmuje. Ja zrobiłam preliminarz zostaje zatwierdzony tak. Z Dom Kultury, ja tak. Się zgadza, albo nie zgadza, tak. Albo koryguje. Ja myślę, że to tak wygląda. Poza tym dostajemy również sprawozdania do wglądu comiesięczne i z tych sprawozdań również wynika, że te kwoty zostały przeznaczone na dany cel. Ja mam tyle do powiedzenia w tej kwestii. Dziękuję panu radnemu członkowi komisji rewizyjnej. Bardzo proszę pan Marek. Dziękuję bardzo. To jeżeli mogę, to co ja powiedział. Nie jest prawdą, że nie mamy prawa i nie jest prawdą, że... Formalnego myślę, że nie mamy. Nie zdarzyło mi się, moi drodzy państwo, a pracuję i współpracuję z tą Radą Dzielnicy od kilkunastu lat, żeby jeżeli przeznaczam środki jako, mówię, jako rada, nie jako ja, Lelo, tylko jako Rada Dzielnicy, a ją reprezentuję, czy zespół koordynacyjny, żeby mnie realizator zadania, a tu Basiu, że tak powiem, mówię o szkole, ale szkole, z którą współpracujemy również do wielu lat, żeby dyrekcja, czy ta, czy poprzednia, pani Czmiel, czy pani dyrektor Kołów, czy jakikolwiek inny, nie przyszedł
jak spotykamy się, nie pokazał mi faktury, że te środki nie, tyle i tyle po prostu, żebym ja nie miał... To nie jest wiarygodne? Nie. Nie zdarzyło się po prostu, żeby ktoś tutaj mówił, napisał mi i powiedział mi ty, panie Marku, albo ty Marek, albo ktoś tam, panie radny, bo a mnie to kosztowało tam 5 tysięcy złotych, albo coś tam, albo 1000 zł, nie zdarzyło mi się. No dobra, mam pytanie, jak my dostajemy teraz, dostaliśmy realizatorami, jesteśmy w familiarze, tak? Bo my wszystkie faktury, zakup, nabór, tam, no macie to. Mamy, tak? I te faktury, pan dyrektor, musi się rozliczyć, bo dzielnicą się musi rozliczyć jako realizator, tak? Tak. Ale nie fakturami w życiu. Ale nie, to jest pewien precedens. Panowie, jeśli jest problem, to jest właśnie wszystko nie chcemy sprawdzać. Jak jest problem, ja mamy prawo sprawdzać. Ale oczywiście, i tu się zgadza. Przychodzę do Basi, załóżmy, albo proszę tu na komisji, albo na radzie. Basiu, bardzo bym prosił, aby szkoła przedstawiła, na co wydała środki. Nasze. Dzielnicowe. I Basia przynosi nie oryginały, tylko kopie tych faktur, bo oryginały są zero po prostu. Nawet nie w szkole, tylko nie, zero są. Nie, bo my nie jesteśmy, samo. Ale dobrze, ale ja mówię, no, to mówię, czy jako samodzielne, czy zero po prostu. Tam są wszystkie i tu są wszystkie i dostaję tylko kopię tego po prostu. I mówię, to kosztowało tyle, nagrody te były tyle i to tyle. I to nie jest żadną rzeczą po prostu, która by dyskryminowała kogokolwiek, moi drodzy Państwo. Żadną rzeczą. Nie ma nic do ukrycia szkoła. Nie ma do użycia inny realizator po prostu, a my jesteśmy spokojni, te środki zostały tak wydatkowane inaczej. Dziękuję za głos w tej sprawie. Ja myślę, że to nie jest kwestia dyskryminowania. Słuchajcie, no to bądźmy w takim razie konsekwentni i domagajmy się nie rozliczym 5 tysięcy złotych, tylko na 550 tysięcy od wykonawców. Bo ja podejrzewam, że tam mogą być jakieś te środki inaczej dysponowane niż kwota 5 tysięcy. No to idźmy za ciosem. Nie było niezrozumiałości. Bardzo proszę, zapoznać się radnych ze statutem i z możliwościami każdego mieszkańca, obywatela tej dzielnicy, mieszkańca tej dzielnicy, przychodzę do Rady Dzielnicy, do pani Małgosi i mówię, dzień dobry, nazywam się Marek Lerno. Proszę dać mi tutaj do oglądu wszystko, co mnie interesuje. Nie ma żadnej tajemnicy, żadnej. Proszę panią, a kwota ta 50 tysięcy, 100 tysięcy, na co? Proszę przygotować mi na piśmie, tak mogę złożyć, no, na co została wydatkowana. Wszystkie wnioski, uchwały, normatywy, sprawozdania dzielnicy jak najbardziej. Rada Dzielnicy nie będzie miała faktur. To wystąpi o nie. Na wniosek mieszkańca wystąpi o nie. Ja podejrzewam, że to jest chyba sporadyczne i tylko pan Marek Lelo przyjdzie pooglądać faktury. Nie, to ja proszę, napiszę. A no bo przyjdzie faktury. Dobrze, dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Dobrze, proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest takie zachowanie, po prostu to, co Janusz mówi, jakbyśmy mieli coś do ukrycia tutaj. Nie mamy nic do ukrycia. Moi drodzy, nie mamy nic, ponieważ przez nas te pieniądze nie przechodzą fizycznie. Ale nasze pieniądze. Przez nasze ręce nie przechodzą. Ale ja jako obywatel, ja nasze mam prawo, co się dzieje z moimi podatkami. I zamieszanie też robi prawo, no. To pan członek zarządu dzielnicy 12 powie, proszę pana, o pan robi zamieszanie, to jest wstyd jakiś. Zgadzam się z panem Markiem i może, żeby kończąc jakby tutaj konkluzją w sprawie właśnie tej omawianej, powiem w ten sposób, że oczywiście wszystkie normatywy, uchwały, protokoły i tak dalej są dostępne, jest pewna transparentność, są sprawozdania jak najbardziej tutaj dostępne dla wszystkich radnych, mieszkańców, oczywiście jak najbardziej. Natomiast tutaj będzie się w takim razie kierować właśnie tymi tutaj kryteriami, o których pan wspomniał. Wystąpimy w takim razie do Domu Kultury Podgórze. Kopię faktur, jeśli jest taka tutaj wola. Będziemy starać się po prostu tutaj, myślę, że komisja rewizyjna będzie mieć taki wniosek. Także myślę, że to tyle z mojej strony. Pan Grzegorz. Nie, ja się do tego, tak rozdwojenie jasne. Mówią, że mają być. Polega mi, że niekoniecznie może wystąpić jakąś ekspertyzę, jak to właściwie jest do końca. No, jest to pewne procentowe działanie, więc jakby tutaj my nie jesteśmy dysponentem tych faktur, natomiast realizatorzy mają faktury. Mamy prawo i sprawiedliwość. A skąd jest? Ile? Nie, za coś zapłacone jest. Dwa razy tyle. Dobrze, dziękuję. Pan Konrad Kinsa. Ja tylko wrócę do tego wniosku komisji rewizyjnej, który pan Mieczysław przeczytał, z którego ono wychodzi na to, że
głównym winowajcą tej, powiedzmy sobie, afery jest zespół redakcyjny i komisja informacji, więc ja bym prosił komisję rewizyjną o jakieś głębsze wnioski, jakieś może, bo w ogóle żadne pismo do komisji rewizyjnej, do komisji informacji i do komisji i do zespołu redakcyjnego nie przyszło, więc ja bym prosił komisję, bo czuję się odpowiedzialny za to komisję i za zespół redakcyjny i można powiedzieć, że też z mojej winy w takim razie to zamieszanie powstało, jako że jestem członkiem tej komisji, także prosiłbym komisję rewizyjną o jakieś... Na piśmie, dokładnie o to mi chodzi, bo no, wydaje mi się, że to jest trochę nie tak jak powinno być. A komisja była 17 lipca. Do zespołu redakcyjnego i do komisji informacji żaden zarzut od strony komisji rewizyjnej nie wpłynął. Także ja bym prosił jakieś głębsze uzasadnienie, dlaczego komisja informacji do zespołu redakcyjnego jest. No, jak z tego wychodzi główny winowajcą zamieszania. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Myślę, że adwokatem i jakby tutaj kończymy... Ale może jeszcze nie kończmy. Jeszcze się odniosę do dwóch kwestii. Po pierwsze tak. Mamy do kwestii rozliczeń i faktur. Mamy rozliczenie ogródki jordanowskie oraz zielęcej skwery. Zadania powierzone Rady Dzielnicy. Przychodzi rozliczenie podpisane przez dyrektora Zikitu. I jest kwota. Planowana, wydatkowana 66 tysięcy, wydatkowana 66 tysięcy i tak dalej. Czy państwa zdaniem takie sprawozdanie, bo to jest identyczne sprawozdanie, które przysłała pani dyrektor Domu Kultury, jest niewiarygodne? Czy my mamy od Zikitu żądać faktur na te wykonanie za 550 tysięcy? No słuchajcie, no to może nie, albo idziemy Marek za ciosem i żądamy, albo nam wystarczy to nie. Dobrze, ale proszę państwa, pojedynczo to pan radny Kodorowski i pan Marek. Jeżeli będziemy żądać, no to będziemy, spróbujemy. Mamy żądać. Takie prawo. No. Dobrze, to musimy wyjaśnić do końca. I w czym jest rzecz, Janek, żebyśmy się niepotrzebnie tu nie gorączkowali. Ale nie gorączkujemy się. Nie, mówię. Dobra, nie naszej, nie? Zaczęło się, moi drodzy państwo, jak pamiętacie, od tego, że nagle w uchwale, którą ja przedstawiałem, żebyśmy się mieli do źródła, znalazła się kwota, której ja nie przedstawiałem, nie ma w moim projekcie i nie miałem dokumentacji na to, więc nie mogłem jej po prostu przedstawiać. I od tego to się zaczęło po prostu, więc skoro jak jest taki proces, że nie możemy, bo tam zostało... No właśnie, to jest problem, że nie ma... Nie możemy tego sprawdzić, bo zostało... Nie mogę też powiedzieć, że celowo, bo nikomu tego nie jestem w stanie udowodnić, że zostało celowe opóźnienie protokołu i te wszystkie inne rzeczy. Nie mogę tego, bo zapis został skasowany, co mówiłem, żeby trzymać, bo to po prostu wnioskowałem do Rady, żeby była ta transparentność tych wszystkich wypowiedzi i wszystkich uchwał, które podejmujemy tu na sesji, żeby było to zapisane, że Lelo czytał to, a nie czytał, albo cokolwiek innego. Więc Rada, wolą Rady, tego nie archiwizujemy. Nie zostawiamy tego. To naprawdę nie zajmuje wiele miejsca na dysku. Możemy zakupić dysk zewnętrzny. Jeżeli nie, to możemy ściepkę na ten dysk zewnętrzny, żeby to było zapisane, żeby można było sprawdzić, czy ja mam rację, czy ktoś inny ma. Skazowany. Nie ma po prostu tego. I stąd się to wzięło. Dlatego był wniosek o to, żeby to rozliczyć. To nie ma stać się normą, ale mamy taką możliwość. Jeżeli nam się coś nie podoba, w jakiejkolwiek uchwale, czy w jakimkolwiek rozliczeniu, mamy prawo do tego być. Idziemy na odbiór i mówimy, panie Kowalski, ale ja mam wiedzę na przykład i w tym godniku potrzebuję, zrobię to sam osobiście. Chcę zobaczyć podbudowę tego chodnika. Nie ma prawa mi odmówić na odbiorze. Ksiądz płytkę pokazuje jej podbudowę. Ja mówię, panowie, co byś napisał? 10 cm piasku, mamy 10, kamień nawet 20. Ile tu jest? No ma pan rację. Dziękuję, że odbieramy, zgłaszam wniosek i sprawa załatwiona. I żąda wtedy nie zapłacili za to. Robią na te, więc to jest normalne, to nie jest żaden mi wymysł. A źródło tego, o czym mówimy o tych 50 tysiącach, był wtedy właśnie w uchwałach. A że nie możemy tego udowodnić, że Rada nadal nie podejmie decyzji o archiwizowaniu tego wszystkiego, żeby było, to nadal będą, jeżeli nie, mam nadzieję, że już nie. Że już nikt tego nie będzie robił po prostu, ale nadal wtedy będą niejasności. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu radnemu i panu Mieczysław. Jeszcze jedną sprawę. Na przewodniczącego. Kilka dni temu w telewizji w Końce tam pokazywane było na temat parkingu przy ulicy Maragoja 16, pokazane było, że parking do rozbiórki, coś takiego. No i dziwnym trafem cholera znowu, niestety, ale to też po czasie było.
po czasie, po ostatnim posiedzeniu redakcji. Jest zmodernizowany faktem przy ulicy Margola 16. Komu wiedzieć? W telewizji czy w naszej gazetce? Jest ten parking odebrany czy nie? No to jeśli jest... W telewizji mówili, że no to, kartka była... No, w telewizji powiedzieli, że jest odebrany. No, to się zawsze, być może są wiadomości nie, po prostu... Aktualne, bardzo proszę. Ja jeszcze się odniosę do tego, tutaj kolegi, nie ma zwyczaju, drogi panie Konradzie, żeby komisje rad naszej dzielnicy, nie wiem jak w innych, między sobą korespondowały na piśmie, w sensie, że tylko, że my się jest, o tym teraz. Nie, no to trzeba czytać po prostu protokoły. Są protokoły zamieszkowane w segregatorach, więc jeżeli byłby członek rady zainteresowany, sięga, tak jak pan Mieczysław, do protokołu. Oczywiście jest naskrobane, bo tak radny jeden pisze, ale można coś wyczytać. Nie ma sytuacji takiej, że komisja przygotowuje jakieś pismo i odsyła do wszystkich komisji. No tego, słuchajcie, no, szanujmy rację, szanujmy toner, szanujmy swój czas. Jest protokół. Proszę zetknąć do protokołu i wtedy się można odnieść. Myśmy jako komisja uznali, że, no i akurat też wyszła pani przewodnicząca, no właśnie, że jednak część tej sprawy można było inaczej załatwić poprzez to, że właśnie pojawiło się brak loga się pojawiło, no ktoś osobowo za to odpowiada. Komisja uznała, że niestety nam jako Radzie wymknęło się to spod kontroli. Czy brak tego loga lub właśnie na tym plakacie nikt. Dlatego uznaliśmy, że bijemy się w piersi jako Rada i jako Komisja wpisujemy, żebyśmy bardziej szybciej te materiały spływały do nas, bo tutaj kwestia była, że ktoś nie odczytał maila z zespołu redakcyjnego i poszło to. Więc to była intencją tylko Komisji Rewizyjnej. I jak mówię, jest to do wglądu, drodzy Państwo, nie ma takiego zwyczaju, chyba że przyjmiemy, że będziemy sobie między sobą, między komisjami wszystkie dokumenty przesyłać. No bo ja nie wiem, czy mam przesłać panu, czy każdemu z radnych, czy może, prawda? Jest protokół. Dobrze, dziękuję bardzo. No to proszę przyjść na dobrze, komisję. Bardzo proszę pan. Dobrze, panowie, myślę, że to jeszcze na komisję. A w 5000 w tezie tego raportu. No ale nie ma, słuchajcie, no tak jak mówił pan Marek, no nie ma jak do tego sięgnąć. My wypróbowali, rozmawialiśmy z panią radną, bo taki był wniosek i sugestia, żeby no, wysłuchać zdania, rozmawialiśmy z przewodniczącym, szukaliśmy tych materiałów, no nie ma jak odpamiętać, czy rzeczywiście pewnie tak było, jak mówi Marek, no ale nie ma jak tego odpamiętać. Na podstawie tego, co ja bym wam dostarczył, to przynajmniej powinno być jedno zdanie, że pieniądze Rady Dzielnicy nie powinny być z tego wykorzystywane na reklamę. No i to jest w protokole. Gdzie jest? No trzeba czytać uważnie, ze zrozumieniem tekst. To może nie zrozumiałem. Dziękuję panu radnym. Bardzo proszę pana Grzegorza Akmito o zabranie głosu i kończymy w tym punkcie dyskusję. Panie Jaku, nie zgadzam się z panem. No. Powiem tylko tyle, że pracując w Biurze Rady jako kontroler, w momencie, kiedy sporządzało się jakieś sprawozdanie końcowe i szły wnioski profilaktyczne, to powiadomiały się zainteresowanych. Tu Konrad wstaje, o niczym chłop nie wie, okazuje się, że coś mu zostało przylepione. Przecież pierwsze to nie na zasadzie, bo w tym momencie to znaczy co, ja mam wejść i biegać po wszystkich segregatorach i wszystkie pisma rejestrować, a nie daj mi się zwariować z drugiej strony. Dostaliście konkretne zadanie, wyjaśnić sprawę. Tak jak normalne postępowanie wyjaśniające robi się, zrobi się sprawozdanie, i informuje się zainteresowane osoby. A nie na zasadzie, panie Jarku, że ja mam iść i czytać wasz protokół. Bo to nie wiem, no chyba zwyczajowo tak jest przyjęte, no, ale to no, sam się pan uśmiecha w tym momencie, że coś tu mnie bardzo, bo Konrad jest spokojnym człowiekiem i tylko wstał. Gdyby to trafiło na mnie, mógłbym być bardziej nerwowy. I troszkę inaczej się do tego jeszcze powiem, jeżeli mogę odnosić. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj nie ma pan racji, tylko pomijam sprawy grzecznościowe i tak dalej, że no powinien zostać o tym poinformowany, ale w takiej sytuacji to obowiązuje normalna informacja przecież dla tego, który zgłosił takie sugestie, że trzeba sprawę wyjaśnić. Dziękuję panu radnemu jeszcze za głosem. Tak? Trudno mi się tutaj odnosić do pana przewodniczącego, bo tak naprawdę za, jak już mówię, za działania komisji odpowiada przewodniczący, bądź jego zastępca, w tym przypadku zastępcy nie ma.
Tak było, słuchajcie, Państwo uzgodnione na komisji, no ale nie mam przewodniczącego, nie ma jak tutaj się do tego odnieść, że to, co my tutaj na tym protokole, bo to jest protokół przedostatni, czyli z 25 czerwca, zostanie na następnej sesji przekazane radnym. Właśnie dlatego, żeby między innymi pan Konrad się nie zdziwił. To w zeszłym miesiącu powinno być. To powinno być. No, ja się nie biję w piersi, bo tak naprawdę to nie jest moją rolą. Jestem zwykłym szarym członkiem tylko komisji, przewodniczący. Został, no nie tyle zobowiązany, sam powiedział, że we wolnych wnioskach na sesji przedstawi to, odnieść się do tego pisma pana radnego i przedstawi to, cośmy tutaj napisali. No nie zrobił tego widocznie, mógł to zrobić dzisiaj też. Na poprzedni dzień też nie zrobił, ja czekałem. Bez komentarza, no bo też mnie upoważył do tego, żebym ja to przedstawiał i ja się nie czuję, dlaczego ja mam nie zaczekać. No ale nie ma tutaj zastępcy, więc... Ale jeszcze mam prośbę w takim razie, może trzeba by w takim razie poszerzyć grono komisji rewizyjnej, albo w ogóle wymienić część tych radnych, którzy pracują w komisji. I może ten przepływ informacji będzie przystępniejszy. No bo... Pan sobie przypomina, jakśmy tam konsultowali komisję rewizyjną, pytałem się pana tego, co mówię. Pan ma jakieś doświadczenie w samorządach, pan pracował w niej. A oczywiście jakie on ma doświadczenie, bo on prowadził prywatną działalność gospodarczą. Ja mówię, dzisiaj mało kto nie prowadził. I skończyłem dyskusję, już wiedziałem wszystko. Facet po prostu nawet pisać nie mówię. No ale prawda jest taka, nie tak, że byłeś w komisji członkiem i trzeba było dostać, a nie pochać i wyjść. Przynajmniej kogoś poprosił, żeby mu to napisał. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. W takim razie nie wiem, czy Państwo jeszcze mają jakieś wolności. Nie, ja się cieszę, że tutaj Pan Grzegorz podjął, bo rzeczywiście było umówione na komisji, że we wolnych wnioskach następnej sesji zostaje to przedstawione. Mówię o przewodniczącemu, czy wyszedł, czy nie, bo już nie pamiętam. Tak? Chyba wyszedł też. A właśnie ja, tak, rozumiem. Dobrze, to ja proszę Państwa. Tak, proszę bardzo. Ja chciałem się zapytać, czy jest to świadome, czy po remoncie ulic tutaj dorobiska przy ulicy Wielińska-Limanowskiego. Linia autobusowa 703, wcześniej to była 503, teraz nie będzie zastępczy 703. Czy ta linia będzie dalej, będzie w ogóle działała, czy to pójdzie do likwidacji, czy wróci jako 503? Czy jest w ogóle jakaś informacja na ten temat? Ona jest jako linia czasowa. Myśmy uchwalali w czerwcu bodajże, żeby linia 503 została na stałe. Jak się zaczął ten remont, tą 503 zamienili na 703 jako czasową. Czyli wychodzi na to, że nadal nie wiemy, czy ta linia 503 powróci. Ona jest odnikła. Wiemy już. Wiemy? Wiesz? Będzie utrzymana. Tak, rozumiem. Ona jest jako... W takim razie, jeśli nie ma w tym momencie... 9 na komisję, 9 października? O której godzinie? 18. Nie może być tak, jeśli będzie o faktury rady. To jest komisja komunalna, gospodarki komunalnej. 2.10. Ale prosimy pojedynczo. Przewodnicząca Komisji Edukacji, proszę o zabranie głosu. Drugi października, godzina 17, Komisja Edukacji. No dobrze, ale słuchajcie Państwo, ale wy nie... Ale przepraszam bardzo, drodzy Państwo. Jest kalendarium do wpisywania dat. Proszę zerknąć i zobaczyć, czy termin jest wolny. Zatem jeśli chodzi o komisję... Dziewiąty jest zarezerwowany już na dwie komisje. Dobrze, jeśli mogę dodać Pani Przewodnicząca, będzie spotkanie również w ramach Komisji Edukacji z dyrektorami szkół przedszkoli w naszej dzielnicy. To będzie... To jest również... jako komisja, w związku z tym musimy to wziąć pod uwagę, bo jest to bardzo ważne w momencie, kiedy będzie zarządzenie prezydenta, także to będzie, myślę, że około połowy października to będziemy informować. W takim razie, nie wiem, czy jest, proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Sportu. Komisji Sportu, prosimy o... W takim razie, jeśli nie, to są jakieś jeszcze... Dobrze, proszę Państwa, w imieniu zarządu i organizatorów tegorocznej Familiady, a przede wszystkim koncertu pana Mieczysława Szcześniaka. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie jakby kulminacyjnym wydarzeniem w ramach tegorocznej Familiady. Odbędzie się 29 września o godzinie 19.30, z tym, że zaznaczam, że również z inicjatywy proboszcza, gdzie Sanktuarium Najświętszej Rodziny odbędzie
odbędzie się ten koncert i również będzie tak zwany support, czyli kapela, można powiedzieć, taka kameralna. Tak. W związku z tym myślę, że od 19 będzie rozpoczęcie w ogóle koncertu. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj rozdaję zaproszenia. Jak najbardziej powiem przy sobie, zresztą, jeśli będzie więcej potrzebnych, to są oczywiście w tej siedzibie razy. No tak się bardzo trzeba proszę. A dziękuję. Męczony ze względu na zły stan zdrowia księdza kanonika naszego szanownego przeprosiłem, będzie przez właśnie tutaj delegację na dzielnicy wręczony księdzu kanonikowi jak najbardziej w najbliższym czasie, kiedy tylko ksiądz kanonik na coś się przyjmie. Jeśli nie ma więcej pytań lub wniosków ogłoszeń kandydatów, w takim razie stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad, w dzisiejszym dniu może naszą